że mecz przegraliśmy przez słabą obronę, brak koncentracji. Zajechali nas trochę kondycyjnie, ale nie był to zespół, w którym nie mogliśmy nawiązać walki, mogliśmy ten mecz wygrać. W sumie to tyle. Na pewno ten mecz z tym przeciwnikiem pokazał, że nad wieloma elementami musimy pracować, a przede wszystkim nad mentalnością i podejściem do zawodów. Nie ma co się oszukiwać, ten mecz w naszym wykonaniu był słaby. Chłopcy nie realizowali sobie naszych gdzieś tam założeń przedmeczowych. Podejmowali kompletnie odwrotne decyzje, ale jest to element, który musimy poprawić na treningach, w kolejnych turniejach, w kolejnych meczach. Zobaczymy, jak chłopcy do tego będą podchodzili na następne zawody. Dziękuję. Tak, jak za tie utkání, tak celý zápas jsme byli v takovém vedení. Střídali se nám úseky, kdy jsme hodně dobře bránili a vždycky jsme trochu odskočili, ale pak chybama nedaný šoupáky nebo naopak nepřesnost střelby se jim zase podařilo stáhnout 7 bodů a bylo to furt takový, že jsme se nemohli, že jsme nemohli odskočit na nějaký větší číslo. No a dotáhli jsme to do vítězného konce. Samozřejmě jsem spokojený s prvním vítězstvím. Moc děkuji klukům za předvedený výkon, zvlášť výkon v obraně, kdy jsme soupeře, myslím, opravdu hodně trápili. Ten výkon snížila úspěšnost střelby, zejména teda naprosto jednoduchých akcí, což si možná diváci můžou prohlídnout na videu, ale je to tam.